Wiosna to czas, gdzie na naszych drogach możemy zobaczyć coraz więcej amatorów jednośladów. Policja każdego roku o tej porze apeluje o ostrożność zarówno do motocyklistów, jak i kierowców samochodów. Zwracamy się z uprzejmą prośbą i do kierujących takimi pojazdami, aby respektowali przepisy ruchu drogowego, stosowali się do ograniczonej prędkości. Tutaj mówimy o motocyklistach, którzy poruszają się. Motocyklistów dzielimy na dwie grupy, na spokojnych jeżdżących na dwóch kółkach, jak również na zapaleńców, którzy no niestety są na bakier z przepisami ruchu drogowego. Kierujący swoimi jednośladami powinni pamiętać o podstawowych zasadach bezpiecznej jazdy oraz o właściwym zachowywaniu się na drodze. I przypominamy kierującym motorowerami o obowiązku korzystania z hełmów ochronnych podczas poruszania się na drogach publicznych. O niemodyfikowaniu motorowerów, mówię tutaj o zdejmowaniu blokad ograniczeń prędkości, gdyż takie przypadki były ujawniane i są represjonowane. Zwracamy się również do rowerzystów. Przypominam o obowiązku korzystania z dróg dla rowerów w miejscu, gdzie one występują. Tam należy korzystać. Mimo iż obowiązkowe, ciągle mało kto o nich pamięta. Odblaski mogą uratować życie, a jednak ciągle dla wielu są synonimem obciachu. Dlatego policjanci zachęcają do zaopatrzenia się w odblaskowe elementy oraz kamizelki. Wpływa to na zwiększenie widoczności rowerzystów na drogach i przyspiesza czas reakcji kierowców. W ten sposób na pozór nieważne szczegóły mogą uratować komuś życie. Prawo o ruchu drogowym nakazuje nam stosowanie oświetlenia. Stosowanie elementów odblaskowych, stosowanie oświetlenia z przodu pojazdu, jak i również z tyłu. Oczywiście wszystkich obowiązuje jeszcze jedna najważniejsza zasada. Nigdy nie wsiadamy na rower, motocykl czy za kółko po spożyciu alkoholu.